Rząd przedstawia wyborcze konkrety w odpowiedzi na zapowiedź opozycji. Jakie obietnice złożyła w tym tygodniu partia rządząca? Polska ma już prawdopodobnie więcej złota niż Wielka Brytania. Ile złota zgromadził już NBP i gdzie je przechowuje? Ceny mieszkań w sierpniu ponownie wystrzeliły. W stolicy za metr kwadratowy zapłacimy już średnio 15 tysięcy złotych, a wydaje się, że to dopiero początek. Z kolei Białorusini prowadzą już niemal 1/4 zagranicznych działalności otwieranych w Polsce. Co ich tu sprowadza i w jakiej branży dominują? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto na początek subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach, bo jak zwykle działo się sporo. Stałych widzów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić wygłodniały algorytm. Czas to pieniądze. Więc zaczynajmy. Konkrety PiSu. Co obiecuje rząd? Wybory tuż za rogiem, a Prawo i Sprawiedliwość przyspiesza, starając się zyskać jak najwięcej zwolenników. A więc co rządzący mają jeszcze w zanadrzu? Tak zwane konkrety PiSu. Od poniedziałku do piątku Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że codziennie będzie prezentować jeden konkret. To reakcja na zapowiedź Donalda Tuska, który obiecuje przedstawić 100 działań na pierwsze 100 dni swojego rządu, co stanowi element jego kampanii wyborczej. Jakie kontrpropozycje przedstawiło PiS? Konkret numer 1. Przyjazne osiedle. Jako pierwszą inicjatywę zaprezentowano program Przyjazne Osiedle, który zakłada odnowienie i modernizację osiedli i bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. Co dokładnie kryje się za tą nazwą? Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną. Tak określił to Mateusz Morawiecki. Modernizacja i rewitalizacja osiedli i bloków z Wielkiej Płyty ma objąć wszystkie miasteczka i duże miasta w Polsce. Aktualnie około 8 milionów Polaków mieszka w budynkach tego typu. Dokładna suma inwestycji nie jest jeszcze znana, ale na pewno będzie to kwota liczona w miliardach złotych, a nie w milionach, patrząc na skalę takiego przedsięwzięcia. To będą miliardy złotych ze środków rządowych z budżetu państwa. One są konieczne, aby polepszyć życie ponad 8 milionów ludzi, którzy mieszkają w takich osiedlach z Wielkiej Płyty, podsumował minister Czarnek. Konkret numer 2. Dobry posiłek. Zdrowie jest najważniejsze, ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia. Mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. Kwestia jedzenia w szpitalach była poruszana wielokrotnie. Rząd już w maju sygnalizował chęć wprowadzenia zmian w tym zakresie. Co ma więc znaleźć się w ramach inicjatywy Dobry posiłek? Pacjenci mają mieć możliwość korzystania ze zdrowszej diety oraz konsultacji z dietetykiem. Na te zmiany szpitale mają otrzymać dodatkowe środki, ale dokładna suma nie została jeszcze podana. Patrząc jednak na budżet i plany finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, można mieć obawy co do realizacji tego zobowiązania. W 2024 roku budżet NFZ ma wynieść 164,5 miliarda złotych. W tym roku po aktualizacji osiągnął już wartość 163 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę, że płace pracowników także mają rosnąć, to za bardzo nie wiem, gdzie w tym budżecie miałoby się jeszcze znaleźć miejsce na takie zmiany. Konkret numer 3. Lokalna półka. Kolejna obietnica dotyczy głównie sektora rolniczego. W trzecim zobowiązaniu PiS proponuje, by markety w swojej ofercie miały co najmniej 2/3 produktów, takich jak owoce, warzywa, nabiał, mięso czy pieczywo, pochodzących od lokalnych dostawców. Jak argumentuje Jan Krzysztof Ardanowski, inicjatywa Lokalna Półka ma być końcem dla niskiej jakości produktów i dążenia do zysku za wszelką cenę. Priorytetem ma być jakość i zdrowie konsumentów. Na tym zyskają rolnicy, ale także klienci, którzy dostaną lepszy dostęp do świeżych produktów, a ich pieniądze zostaną w regionie. Pytanie, czy rolnicy jeszcze wierzą w tego typu zapewnienia? Konkret numer 4. Bon szkolny Poznaj Polskę. Jak sama nazwa wskazuje, kolejne wsparcie dotyczy edukacji, a dokładniej wycieczek szkolnych. W ramach programu Bon Szkolny Poznaj Polskę sfinansujemy jedno- i dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski, być dumnym z naszego pięknego języka i symboli narodowych. Warto jednak pamiętać, że program Poznaj Polskę został wprowadzony już w 2021 roku. Finansuje on w 80% koszty wycieczek jednodniowych do 5 tysięcy złotych, dwudniowych do 10 tysięcy złotych i trzydniowych do 15 tysięcy złotych.
zdrowych. W 2023 roku przeznaczono na ten cel 50 milionów złotych. Co ciekawe, w piątek PiS przerwał prezentację konkretów i dopiero w sobotę przedstawił nie tylko piąty konkret, ale również szósty, siódmy i ósmy, odsłaniając wszystkie karty. Zatem co dodatkowo obiecują rządzący? Trzeba przyznać, że piąty punkt jest naprawdę mocny. Są nim emerytury stażowe, które odnoszą się do liczby lat pracy wymaganej do uzyskania tego świadczenia. Dla kobiet wymagany staż pracy wynosi 38 lat, natomiast dla mężczyzn 43 lata. Jak łatwo się domyślić, ten konkret mocno wydrenuje budżet państwa. Jak wyliczają eksperci, pomysł emerytur stażowych w pierwszej dekadzie może kosztować nawet i 100 miliardów złotych. Poza tym do kolejnych konkretów należą już wcześniej przedstawione obietnice, czyli darmowe leki, darmowe autostrady i podwyższenie 500+ do poziomu 800+. Wszystkie konkrety PiSu to odpowiedź na huczną zapowiedź koalicji, która ma zamiar przedstawić 100 obietnic na 100 dni. Na razie jednak Donald Tusk przedstawił pierwszą, czyli fundusz stabilizacyjny, który dotyczy rolników. Ma on polegać na tym, że kiedy firma nie ureguluje płatności rolnikowi za dostarczone towary, odpowiedzialność za te należności ma przechodzić bezpośrednio na państwo. Państwo dokona w takiej sytuacji wypłaty producentowi, a następnie będzie dochodzić swoich należności od firmy, która zaniedbała terminowe płatności. Jeśli opozycja dotrzyma obietnicy w zakresie składania obietnic, to niebawem poznamy kolejne 99 punktów. Nie wiem, czy zdołam dla was podsumować je wszystkie. Dajcie więc znać, czy jest potrzeba, abyśmy was informowali o pomysłach poszczególnych partii w związku z wyborami. Ewentualnie możemy spróbować porównać je do siebie w aspekcie gospodarczym, jeśli widzicie na to przestrzeń na kanale. Jak zwykle wystarczy zostawić odpowiedni hashtag w komentarzu. Polska ma już więcej złota niż Wielka Brytania? Gorączka złota wśród banków centralnych. Złoto od początku roku zyskało 5,29% i aktualnie znajduje się w okolicach 1920 dolarów za uncję. Inwestycja w żółty kruszec jest powszechnie uważana za dobrą ochronę kapitału, na przykład przed inflacją. Czyżby podobną strategię objął NBP? Od dawna wiadomo, że prezes Glapiński bardzo lubi złoto i potwierdziło się to w tym tygodniu. Z opublikowanych w czwartek przez NBP danych o oficjalnych aktywach rezerwowych wynika bowiem, że na koniec sierpnia pozycja złoto monetarne wyceniana była na 19,65 miliarda dolarów, co stanowi przeszło 10 milionów uncji szlachetnego metalu. Dla porównania, na koniec lipca NBP oficjalnie raportował posiadanie około 9,63 milionów uncji metalu. Przez ten okres cena nie zmieniła się jakoś znacząco, zatem w sierpniu w bilansie Narodowego Banku Polskiego przybyło aż 480 tysięcy uncji złota. Kiedy spojrzymy na dane, dowiemy się, że NBP od wielu miesięcy konsekwentnie zwiększa ilość żółtego metalu w naszym posiadaniu. Po sierpniowych zakupach polskie rezerwy złota zostały powiększone z poziomu około 300 ton do przeszło 314 ton. To z kolei oznacza, że w sierpniu polskie oficjalne rezerwy złota najprawdopodobniej przewyższyły rezerwy brytyjskie. Według danych MFW na koniec lipca Wielka Brytania posiadała przeszło 310 ton złota i ilość ta pozostaje niezmienna od lat. W związku z tym, jeżeli Brytyjczycy ponownie nie zmienili swojej polityki i nie dokupili w sierpniu złota, to spadli w tej statystyce za Polskę. Nie jest to co prawda jakieś niezwykłe osiągnięcie, ale pokazuje to, jak ważny w kwestii bezpieczeństwa naszego kraju stał się właśnie ten kruszec. Banki centralne od lat skupują rekordowe ilości złota, w szczególności po kryzysie w 2008 roku, ale i obecnie, kiedy walka o prym między Zachodem a BRICS nabiera rozpędu. Kraje rozwijające się, w tym Chiny, Rosja, Indie, Turcja i Kazachstan, także zaczęły znacząco zwiększać swoje rezerwy. Rekordowy dla świata był pod tym względem rok 2022, bowiem w poprzednim roku banki zwiększyły swoje rezerwy o niemal 1136 ton, co stanowiło największy przyrost od 56 lat. Ilość zakupionego kruszcu w 2022 wzrosła w ujęciu rocznym aż o 152% i była to najwyższa wartość od 1967 roku. Co ciekawe, większość tych zakupów nie została nawet oficjalnie zgłoszona przez władze monetarne w statystykach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Można więc powiedzieć, że banki centralne poszczególnych krajów jak jeden mąż rzuciły się na złoto.
Pytanie jedynie, czy zakupy te odbyły się w ramach przygotowania do czegoś większego, czy może w ramach zwykłej prewencji przed nieznanym. Ciężko to określić. Wiemy jednak, że złoto w trakcie destabilizacji rynku potrafi się przydać i potwierdzają to państwowe zakupy. Większość polskiego złota znajduje się właśnie na terenie Wielkiej Brytanii, czyli w Banku Anglii, i jest przechowywana w formie fizycznej. Nie każdy ma jednak do dyspozycji taki skarbiec, więc jeśli sami myśleliście o złocie, ale powstrzymuje was na przykład kwestia jego przechowania, to moim zdaniem warto pomyśleć o porządnym ETF-ie. ETF to instrument finansowy, który ma za zadanie odwzorować zachowanie danego indeksu, czy też aktywa, takiego jak złoto czy ropa. Tego typu fundusz dla wielu inwestorów stanowi alternatywę dla złota fizycznego. Przykładem ETF-u na ceny złota może być choćby Goldman Sachs Physical Gold ETF, który znajdziemy na przykład na platformie Freedom24. U partnera kanału znajdziemy także wiele innych ETF-ów opartych o metale szlachetne, czy też ciekawe indeksy giełdowe. Co ważne, na Freedom24 zakupimy realne akcje i jednostki uczestnictwa, a nie tylko kontrakty CFD. Ponadto na platformie mogę inwestować na różnych kontynentach, kupując poszczególne instrumenty z pomocą euro lub dolara, które w razie braku pomysłu zawsze mogę przechowywać na oprocentowanym rachunku lub z użyciem długoterminowych produktów oszczędnościowych, gdzie otrzymam od 4,2 do 6,12% w euro lub dolarze. Z częścią swojej poduszki bezpieczeństwa w euro tak właśnie robię i codziennie dopisywane są tam odsetki z tego tytułu. Do tego na kanał powróciła także promocja, dzięki której możecie zgarnąć aż do 20 darmowych akcji o wartości od 3 do 600 dolarów każda. Wystarczy zasilić konto odpowiednią kwotą do końca września i wpisać kod promocyjny. Szczegóły widzicie na planszy, a w razie trudności pomagamy wam przez maila. Natomiast właściwy link do założenia konta znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że aby kwalifikować się do promocji dla bizonów, trzeba założyć je właśnie przez podany link. Inaczej nie będziemy w stanie pomóc. Białorusini masowo zakładają firmy w Polsce? Na przestrzeni ostatnich lat wzrosła liczba osób migrujących do Polski z terenów Białorusi i Ukrainy, co spotęgował oczywiście wybuch wojny za naszymi granicami. Do Polski przyjechało kilka milionów Ukraińców, ale także bardzo wielu Białorusinów, którzy również są aktywni gospodarczo w Polsce. W czwartek Polski Instytut Ekonomiczny wskazał, że od stycznia 2022 do końca czerwca 2023 roku obywatele Białorusi założyli w Polsce już ponad 11,7 tysiąca firm. Skala tego zjawiska jest o tyle zauważalna, że niemal 1/4 wszystkich zagranicznych jednoosobowych działalności gospodarczych otwartych w tym okresie ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest to druga po Ukraińcach najliczniejsza grupa cudzoziemców, którzy w Polsce założyli własny biznes. Ponadto tylko w zeszłym roku do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłosiło się 108 tysięcy Białorusinów, co stanowi ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2020. Jaki jest powód takiej sytuacji? Instytut wskazuje jako powód represyjną politykę w Białorusi, co ma często wpływ na trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto Białorusini obawiają się także zamknięcia granicy polsko-białoruskiej. Spore pole do nadużyć stanowią także prawa do świadczeń emerytalnych z Polski, które zarówno Białorusini, jak i Ukraińcy mogą wykorzystywać. Nie ma minimalnego okresu, wystarczy jedna składka, zatem jeśli ktoś pracował w Polsce i w Ukrainie, może otrzymywać dwie emerytury lub renty od ZUS oraz z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musi jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Ukrainie. W Polsce przepisy są liberalne i po jednej składce wypłacane są świadczenia, komentuje dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. W praktyce oznacza to, że Białorusin lub Ukrainiec, który pracował w swoim kraju, ale przyjechał do Polski i jest w wieku emerytalnym, może liczyć na to, że polski ZUS dopłaci różnicę z jego emerytury do emerytury minimalnej w Polsce. Od marca 2023 minimalna emerytura wynosi 1588 zł brutto, a dla naszych sąsiadów to naprawdę sporo. Dla przykładu, w 2021 roku minimalna emerytura na Ukrainie wynosiła zaledwie 1854 hrywny, a więc odpowiednik około 283 zł, a średnia emerytura to około 500 zł. Podobnie jest zresztą na Białorusi. Dlatego myślę, że racjonalnie byłoby czym prędzej uszczelnić przepisy w tym zakresie, bo obciążenia dla ZUS z tego tytułu znacząco rosną w ostatnich latach. Jeśli dołożymy do tego kryzys demograficzny oraz ostatnie obietnice PiS, związane de facto ze zmniejszeniem wieku emerytalnego, to naprawdę nie wiem, skąd ZUS weźmie na to wszystko pieniądze. W jakich sektorach głównie działają ich firmy? Tutaj zaczyna się robić ciekawe.
sprawie, bowiem aż 66% z nich działa w branży informacji i komunikacji, co jak wskazuje Polski Instytut, może mieć przełożenie na funkcjonowanie tego rynku w Polsce. Polski Instytut Ekonomiczny podsumowuje to w następujący sposób. W tej sytuacji istotne jest wykorzystanie szansy, aby powstające w Polsce firmy białoruskie stały się czynnikiem sprzyjającym przyspieszeniu cyfryzacji polskich firm. Średnie ceny mieszkań w Warszawie już powyżej 15 tysięcy złotych za metr. Jak wynika z danych Big Data rynekpierwotny.pl, średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wzrosła w sierpniu wobec lipca aż o 6%. To w dużej mierze odpowiedź rynku na bezpieczny kredyt 2%. Tym samym przekroczona została kolejna psychologiczna granica, ponieważ przeciętnie za metr kwadratowy mieszkania w stolicy trzeba zapłacić aż 15 tysięcy złotych. Rosnąca średnia cena metra kwadratowego jest m.in. efektem rosnących kosztów budowy w warunkach wysokiej inflacji, ale także i powiedziałbym, że w dużej mierze ograniczonej podaży. Źródłem szybko spadającej podaży mieszkań jest właśnie m.in. program Bezpieczny Kredyt 2%, który w tym roku nie posiada limitów dopłat od państwa. Wielu odbiorców programu chce więc wykorzystać ten moment na złożenie wniosku. Ponadto z oferty deweloperów w pierwszej kolejności znikają mieszkania z segmentu popularnego. Popyt na mieszkania jest dość wysoki, jednakże deweloperzy nie dostarczyli w sierpniu tylu mieszkań, aby zaspokoić popyt. Eksperci zwracają uwagę na to, że istnieją obawy, że o ile duzi deweloperzy włączyli wyższy bieg, bo mają grunty i zapewnione finansowanie swoich inwestycji, to wielu małym i średnim firmom właśnie ta druga kwestia mocno podcina skrzydła. Pytanie, jak kształtują się zmiany na rynku nieruchomości poza stolicą? W Krakowie mieszkania podrożały w sierpniu średnio o 5% w przeliczeniu na metr kwadratowy. W Trójmieście wzrost również wyniósł 5%, a w Poznaniu i Wrocławiu odpowiednio 4% i 3%. Zakładam, że zwiększenie dostępności kredytu, które systematycznie będzie postępować za sprawą rozpoczętych już obniżek stóp procentowych, sytuacji raczej nie poprawi i czekają nas kolejne rekordy cenowe. Konsekwencje najnowszej decyzji RPP opisałem dla Was ze szczegółami w tym właśnie odcinku. Warto się z nim zapoznać. A jak to wygląda z perspektywy Waszego miasta? Widzicie już wzrost cen i popytu na mieszkania? Koniecznie podzielcie się swoimi obserwacjami w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Przypominam o ofercie partnera Freedom24, dostępnej dla bizonów jedynie po kliknięciu w link w opisie filmu. Warto także subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, a my widzimy się już za moment w jednym z poprzednich odcinków, które znajdziecie wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero za tydzień, w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!